Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na gulasz wieprzowy. Do jego przygotowania potrzebujemy 1 kg mięsa, w moim przypadku będzie to szynka wieprzowa, ale możesz wykorzystać chudą łopatkę, 4 cebule, 2 duże ząbki czosnku, 1 łyżeczka słodkiej papryki, jeśli lubisz na ostro, możesz wykorzystać pół łyżeczki papryki ostrej, 1 łyżka naturalnej wegety, 1 łyżeczka majeranku, 1 liść laurowy, pół łyżeczki pieprzu, 3 czubate, łyżeczki koncentratu pomidorowego, kawałek pora, pół marchewki, 1 łyżka oleju i 1 łyżka mąki. W pierwszej kolejności mięso pokroimy w kostkę. Na razie odłożymy. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Rozgrzejemy patelnię i na odrobinie oleju, ewentualnie oliwy, zeszklimy cebulę. Połowę marchewki obieramy i kroimy w drobną kostkę, ewentualnie w pół talarki. Pora przekroimy na pół i teraz na cienkie paseczki. Cebulę na chwilę zdejmiemy z patelni, a na jej miejsce wrzucimy mięso i obsmażymy na złoty kolor. Mięso się ładnie podpiekło, dołożymy teraz cebulę. Pokrojoną marchewkę i pora. Wymieszamy i zalejemy wodą, przykrywając mięso. Przykrywamy i dusimy 15 minut. Do miseczki przeciśniemy czosnek. Dołożymy 1 liścia laurowego, łyżeczkę słodkiej papryki, 1 łyżeczkę majeranku, pół łyżeczki pieprzu, 1 łyżkę naturalnej wegety i 3 czubate łyżeczki koncentratu. 15 minut minęło, dołożymy teraz przyprawy i koncentrat. Wymieszamy i dusimy do momentu, aż mięso będzie miękkie. Minęło około 40 minut. Mięso już mamy mięciutkie. Sprawdzimy teraz smak. Ja sypnę odrobinę soli i szczyptę papryki ostrej. Sos delikatnie zagęścimy. Do miseczki wlejemy odrobinę wody. Sypiemy łyżkę mąki. Wymieszamy. I wlejemy do gulaszu. I wszystko pogotujemy jeszcze około 5 minut. 5 minut minęło i gulasz mamy gotowy. Jeśli się przepis podał, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.